Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie z plaży Rusinowo nad Polskim Morzem i zapraszam do wspólnej praktyki jogi na poranny rozruch. To, co dzisiaj może nam się przydać, to kostka i pasek. Oczywiście mata, bose stopy. Stań w pozycji góry na środku maty. W czasie menstruacji trzymaj stopy na szerokość bioder. Jeżeli możesz, połącz stopy. Rozszerz palce stóp, wydłuż stopy, unieś pięty i wyciągnij pięty w tył, też delikatnie rozszerzając. Jeśli nie czujesz tego ruchu, poszukaj go i on na pewno się pojawi. Teraz dociskając nasady palców stóp, pięty, delikatnie unieś przyśrodkowe łuki stóp, dociśnij stopy, odepchnij się nogami od ziemi i wyciągnij się czubkiem głowy w górę. Poczuj, może uda się jakiś centymetr bądź dwa wydłużyć całe ciało. Jeżeli jesteś w stanie trzymać biodra w pozycji pionowej, to rozluźnij pośladki. Wyciągnij ręce wzdłuż boków ciała, wyprostuj łokcie, wyprostuj nadgarstki, otwórz delikatnie wnętrza dłoni. Jeżeli czujesz się dobrze, żeby zamknąć oczy, to na moment zamknij. Zamykając oczy, otwórz oczy ciała. Poczuj tą pozycję w przestrzeni. Odnajdź w niej stabilność, lekkość, wygodę. Mimo zamkniętych oczu cały czas broda równolegle do ziemi i poczuj, że zachowujesz tą przestrzeń, wydłużając się i delikatnie rozszerzając. Skoncentruj się przez moment na oddechu. Poczuj, jak Twój oddech rozszerza się na boki i ku przeponie. Odnajdź jakiś spokój w tej pozycji. Skoncentruj się dokładnie na tym, co czujesz, na tu i teraz. To jest częścią naszej praktyki jogi. Poczuj, jak płynie oddech poprzez nozdrza, jak czujesz oddech po obu stronach, w prawym, lewym nozdrzu, w prawym, lewym płucu, w prawej i lewej stronie ciała. Wyczuj, którą nogę bardziej obciążasz. Postaraj się równo rozmieścić ciężar po obu stronach, z przodu i z tyłu też. I zachowaj koncentrację, zachowaj spokój, stabilność, równowagę. Otwórz oczy i ustaw stopy na szerokość bioder. Odkręć wnętrza dłoni, łokci na zewnątrz i z wdechem powoli unieś ręce. Niech to będzie taki ruch kolisty, bardzo spokojny. Unieś ręce, ale zwróć uwagę, że barki pozostają w dole, szyja zostaje długa. Dłonie są w linii z czubkiem nosa, także nie masz rąk zupełnie w pionie, tylko troszeczkę przesunięte do przodu. Zaplatamy palce dłoni, przekręcamy nadgarstki, kciuki są razem, nadgarstki ciągną w górę i lekko na zewnątrz. Teraz uwaga, bo ten ruch będzie prosty, ale tutaj bardzo dużo różnych błędów może się wkraść. Zachowaj biodra w pionie, nie pozwól, aby brzuch wypadał do przodu. Delikatnie skręcamy się w prawo. Koleśłonowa w górę. Wyciągnij się, postaraj się ten skręt zrobić od pasa w górę w miarę możliwości. Oczywiście trochę biodra też się skręcą, no jesteśmy robotami, prawda? Ale staramy się właśnie ten ruch odnajdywać tu, gdzie on powinien być. Spójrz w prawą stronę. Poczuj, że na ruch wyciągania, rozszerzania, czy wydłużania i rozszerzania jest też ten ruch skrętny. Jeśli możesz, spójrz delikatnie w tył, poczuj, czy oddychasz. I powrót do centrum, puść ręce i na moment zupełnie się rozluźnij. Czuj dokładnie, jak to rozluźnienie spływa, kiedy opuszczasz ręce, jak zmienia się ten stan akcji, napięcia i rozluźnienia, kiedy wychodzisz z pozycji. Jeszcze raz, palce stóp lekko do środka, odkręć ręce w górę. Powolutku, teraz zmienimy spod palców dłoni, czyli zmienimy kolejność o jeden palec, przekręcamy jeszcze raz nadgarstki. Pamiętaj, żeby tutaj unikać strzelania stawami palców. Zwróćcie uwagę, że to jest przeprost nadgarstka, a nie palców. Wyjdź w górę, wdech, z wydechem skręt w lewo. Powolutku. Odnajduj w tym taką przyjemność ruchu. Nie takie suche ćwiczenia, techniczne odtwarzanie czegoś, co jest niewygodne, tylko wyobraź sobie, że właśnie budzisz się rano i przyjemnie przeciągasz, budujesz tą przestrzeń w ciele. Właśnie takie odczucie powinno nam towarzyszyć. Spójrz do tyłu. No, zachowaj biodra w pionie. Nie pozwól, żeby brzuch wypadał. I powrót do centrum. Puść ręce jeszcze raz. Rozluźnij barki. Puść zupełnie uda, kolana. Rozluźnij się. Dobrze, następna pozycja. Teraz może Ci się przydać kostka Utthita Trikonasana. Doskonała pozycja do tego, żeby tak pobudzić się. Ona bardzo fajnie aktywuje, rozciąga nogi, rozciąga kręgosłup, rozszerza klatkę piersiową, wyciąga boki ciała. Także na początku Tadasana, nasza pozycja wyjściowa. Wdech, zegnij nogi, dłonie, łokcie na wysokości mostka, wydech, dwa kroki na zewnątrz i teraz staramy się ustawić stopy pod nadgarstkami. Dociśnij stopy od góry do dołu. Palce stóp są skierowane do przodu i dopiero teraz skręcamy prawą stopę na zewnątrz, czyli palce prawej stopy patrzą w prawo. Dociskamy lewą piętę i napięcie skręcamy lewą stopę leciutko do środka. Zwróćcie uwagę, może być tak, że się trochę biodra skręcą też w prawą stronę, tam gdzie stopy, ale niech one pozostaną w pionie. Rozciągnij ręce, Viparita Trikonasana, odwrócona pozycja trójkąta. Nie skręcona, ale odwrócona. Więc prawą rękę unieś, lewą dłoń przenieś na lewe udo, ale staraj się zachować przestrzeń też lewego boku. Prawy bok się wyciąga, ale lewy bok zostaje też długi. Teraz zegnij leciutko prawe kolano, dociśnij przód prawej stopy i wydłużając linię od pachwiny do pachy, od pachy do prawego nadgarstka, opuść prawą dłoń na kostkę bądź do podłogi. Lewą rękę na razie przenieś na górne lewe biodro. Spójrz w dół, czy głowa jest nad stopą. Dociśnij przód prawej stopy, dociśnij porządnie dłoń do podłogi bądź do kostki. Tutaj nie ma znaczenia, czy ustawiasz dłoń na podłodze, czy na kostce. To znaczy, ma takie znaczenie, że chcemy zachować wydłużony bok. Więc jeżeli ten dolny bok ucieka Ci w górę i górny też ucieka Ci w górę, to lepiej ustawić dłoń na kostce. I teraz powoli. Lewa dłoń ciągnie lewe górne biodro na zewnątrz, lewy łokieć ciągnie delikatnie za siebie, skręcając klatkę piersiową na zewnątrz i dopiero teraz lewa ręka się unosi. Wyprostuj nogi. Napnij kolana, jeśli tutaj nie masz przeprostu. Pamiętaj, jeżeli napinasz kolana, musisz bardzo porządnie dociskać przód stopy, tak żeby chronić kolano. Najgorsze, co możesz zrobić tutaj dla kolana, to napiąć kolano i być tylko napięcie i jeszcze docisnąć na przykład dłoń do goleni, prawda? Tak, żeby robić taki przeprost w kolanie. Tego nie rób. Dbaj o kolana, bo masz tylko dwa. Rozciągnij ramiona. Jeśli możesz, spójrz do dłoni w górze, wyciągnij tyłem głowy cały kręgosłup, szeroko oddychając, zrób jak najwięcej przestrzeni w tej pozycji. Dociśnij stopy, odkręć uda na zewnątrz, rozciągnij ramiona i teraz spójrz do przodu, zegnij delikatnie prawe kolano i lewa ręka wyciąga nas z pozycji. Wychodzimy. Dłonie na biodra, skręcamy stopy w lewo. Zwróć uwagę teraz, że linia lewej stopy przycina prawą stopę w połowie. Dokładnie ustaw stopy. Rozciągnij palce stóp, dociśnij przód stopy. Rozciągnij ręce. Utthita Hastapadasana. Teraz Parśva Utthita Hastapadasana, bo stopy są skręcone w lewo. I Viparita Trikonasana. Lewa ręka w górę. No, robimy tą pozycję jako poprzedzenie pozycji trójkąta, po to, żeby właśnie zaakcentować ten wydłużony bok. Więc teraz postaraj się go zachować, zegnij lekko lewe kolano, wyciągnij się w lewą stronę, znowu długa linia od pachwiny do pachy, dłoń przechodzi na kostkę bądź do podłogi, prawa dłoń przechodzi na biodro. No i teraz mamy nogę zgiętą, więc łatwiej jest na pewno ze zgiętą nogą docisnąć przód stopy, to jest ważniejsze niż to, żeby kolano było proste, więc dociśnij mocno dłoń, dociśnij przód stopy i jak możesz wyprostuj nogę. No i teraz wydłuż linię od nasad palców stopy lewej, poprzez przód nogi do lewej pachwiny, od lewej pachwiny do lewej pachy. I oba boki talii postaraj się zachować symetrycznie wydłużone. Niech one będą równoległe do siebie. Prawa dłoń delikatnie cofa prawe biodro i na koniec ręka się unosi. Wyciągnij czubkiem głowy. Jak wyciągasz czubkiem głowy cały kręgosłup, pamiętaj, to nie chodzi o to, żeby spojrzeć jakby za siebie, tylko wyciągnąć równo przód, tył, boki szyi. No i teraz jak możesz, delikatnie pociągnij prawym policzkiem twarz do skrętu. Niech szyjny kręgosłup skręci się w osi z kręgosłupem. I jeszcze raz docisk stóp. Poczuj, że bardzo stabilnie stoisz. To jest twoja podstawa. Dzięki takiej stabilnej podstawie, dobrej pracy nóg, góra tułowia, góra ciała od pasa w górę robi się lekka. Jeszcze raz. Rozpychamy się. Jak najwięcej przestrzeni w tej pozycji budujemy. I jeszcze raz. Lewe kolano się zgina. Prawa ręka wyciąga nas z pozycji. Stopy do centrum. I powrót. Super. Rozluźnij ręce. Rozluźnij nogi. Teraz zrobimy sobie pozycję równoważną. Zrobimy jeszcze raz pozycję trójkąta, a z niej przejdziemy sobie do pozycji półksiężyca, czyli będzie to pozycja stojąca, równoważna. Przyda nam się teraz kostka. Znowu może być tak, że spokojnie sięgniesz dłonią do podłogi, ale jeżeli znowu stracimy ten wydłużenie kręgosłupa, gdzieś nam się powygina kręgosłup na boki, to nie jest dobry kształt. To nie jest punkt, z którego my będziemy w pozycji pracować, więc na wszelki wypadek ustaw sobie jakąś pomoc pod prawą dłoń z prawej strony. Tadasana, teraz skok albo dwa kroki na zewnątrz, Utthita Hasta Padasana. Stopy pod nadgarstkami, skręcamy prawą stopę, lewa napięcie lekko do środka. No teraz już bez tej odwróconej pozycji trójkąta zachowaj symetryczne talie i tutaj z tej okolicy kręgosłupa krzyżowego skłon w kierunku prawej nogi. Rozciągnij ramiona. Są różne sposoby wchodzenia do pozycji. To nie jest tak, że to jest jeden taki, powiedzmy, właściwy. To zależy, co chcemy zrobić, zależy, w jaki sposób chcemy pozycję wykonać. Także teraz lewa dłoń ląduje na lewym biodrze, lewy łokieć ciągnie delikatnie na zewnątrz, zegnij prawe kolano. Kątem oka możesz patrzeć w kierunku prawej stopy, czy ona cały czas patrzy palcami w prawą stronę. Jesteś w płaszczyźnie czołowej, wyobraź sobie, że opierasz się o ścianę i przed tobą też jest ściana. Dłoń na kostkę, kostka w prawo, ciężar przechodzi na prawą nogę. Teraz spójrz, czy prawa stopa cały czas patrzy w prawo. Przenieś dużo ciężaru też na prawą rękę teraz, kiedy unosisz lewą nogę. Postaraj się unieść lewą piętę, no przynajmniej na wysokość biodra. Nie pozwól, żeby ona tak wisiała. Użyj mięśni, żeby unieść piętę i delikatnie zassać lewą kość udową do biodra. Następnie pociągnij lewą piętą w tył. Od czubka głowy, czubkiem głowy od lewej pięty. Poczuj, że jesteś w stopach. Stopa nie wisi z tyłu, tylko się aktywuje. Delikatnie rozszerzasz palce, pięta ciągnie. I teraz lewa ręka do góry. I znowu porozszerzaj tą pozycję. Powydłużaj. Miękko, oddychając. Poczuj, że ciężar jest na nodze. Dłoń jest teraz dla równowagi, chociaż za moment jak będziemy wychodzić, to będziemy mocno dociskać dłoń do kostki. Powolutku zegnij prawe kolano, prawą dłoń mocno dociśnij i teraz lewa stopa leciutko dzięki temu ląduje na macie, chwyć kostkę i z kostką w górę wdech. Powrót do centrum. Ok, poczuj przez moment. Może być tak, że jak się spieszysz, to nawet nie widzisz, że coś się w ciele dzieje, jakieś tam subtelne doznania są, prawda? Ja na przykład teraz czuję, że prawa i lewa strona zupełnie inaczej jakby są odczuwane. Właśnie dlatego, że pozycja została zrobiona na jedną stronę. To jest bardzo subtelne, ale jednak można to zauważyć. Także jeśli używasz kostki, daj ją z lewej strony. Tadasana. Jeszcze raz. Zaczyna się akcja. Mrożąca krew w żyłach. Wyciągnij się. I moi drodzy, miękki skok bądź dwa kroki na zewnątrz. Utthita Hasta Padasana. Lewa stopa skręca się w lewo. Prawa stopa lekko w lewo. Z okolicy krzyżowej, zachowując symetryczne talie. Jeśli masz przeprosty kolan, albo masz taką tendencję, to wchodząc do pozycji zawsze delikatnie zegnij kolano. Później prostuj, dociskając przód stopy. A jeśli wszystko jest ok, no to przechodzimy do trójkąta. Ok, zaznaczamy trójkąt, patrzymy, jest płaszczyzna, nasze biodra, barki, głowa, cały kręgosłup, górna ręka też jest w linii ze stopami, prawa dłoń wędruje na biodro, lewe kolano zginamy. patrz kątem oka w dół, czy stopa nie skręca się do środka. To jest częsty błąd w tej pozycji. Przenosimy lewą dłoń z kostką na zewnątrz, na lewo, podchodzimy półpozycja. Ok, jeszcze raz ustaw stopę porządnie, dociśnij stopę i teraz dociskając lewą dłoń do kostki, prawa noga się unosi. Jak możesz, wyprostuj nogę postawną. Oddychaj. Po czym nie chodzi o to, żeby znaleźć kształt i wytrzymać w tej pozycji, tylko chodzi o to, żeby oddychać, żeby być w pełni świadomym tego, co się w pozycji dzieje, tego, co się czuje i co się robi. Także jeszcze raz, prawa pięta nieco wyżej, pociągnij piętą w tył od czubka głowy, głowa nie wisi, czubek głowy wyciąga szyję, oddech miękki poprzez nos. No i ciężar na nodze. Przypomnij sobie ten trójkąt na stopie, nasada dużego palucha palca małego i pięta, ten trójkąt stabilnie dociśnięty do ziemi. I teraz dociśnij lewą dłoń, zginąc lewe kolano, prawa stopa leciutko ląduje, chwyć kostkę i w górę wdech. Ok, rozluźnij ręce, rozluźnij nogi. Moi drodzy, teraz sobie usiądziemy. Możesz użyć jakąś poduchę, możesz sobie do siedzenia, możesz sobie równie dobrze usiąść na kostce. Możesz usiąść płasko na ziemi, prawda? To wszystko zależy od tego, czy jesteś w stanie wyprostować kręgosłup. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Możesz wyciągnąć pośladki do tyłu i na zewnątrz. Ten ruch też na pewno pomoże Ci ustawić biodra w pionie, ustawić kręgosłup z naturalnymi krzywiznami. Ustaw dłonie wygodnie na udach i na moment zamknij oczy. I znowu poczuj, jak płynie oddech. Poczuj, jak bije Twoje serce. Poczuj, czy coś się zmieniło po zrobieniu tych kilku pozycji. Co jest w ciele? Każda obserwacja jest dobra. Jeszcze chwilkę zostajemy w takiej ciszy, koncentracji, skupieniu, odczuwaniu. Otwórz oczy, unieś prawą rękę, wyciągnij ją w górę, odkręć na zewnątrz. Zwróć uwagę, tutaj nie dłoń skręca się do tyłu, tylko jest to rotacja ramienia na zewnątrz, prawda? O, jest ten moment. I teraz łokieć zgina się, dłoń ląduje między łopatkami, ale zwróć uwagę, że głowa, ja w ogóle się nie ruszają. Głowa pozostaje nad biodrami, prawy łokieć jest po zewnętrznej stronie głowy, nie jest z tyłu za głową. Zwróć uwagę na to też, żeby głowy nie wypychać w przód. Lewa ręka skręca się do środka i staramy się podejść dłonią do dłoni. No, jeśli czujesz, że połączenie dłoni spowodowało, że zrobiłaś wygięcie do tyłu w kręgosłupie, no to dobrze byłoby użyć paska i chwycić pasek z tyłu dłońmi, żeby nie robić wygięcia do tyłu, bo to nie jest wygięcie, prawda? Tutaj mamy tylko pracę barków. Cofnij delikatnie lewy bark, rozszerz tutaj tą przestrzeń od szczytu lewej piersi do lewego ramienia. Rozluźnij prawą pachę. Jeszcze jeden wdech i wydech. Rozluźnij ręce. Ok, ręce do przodu, odkręcamy ramiona, prawa ręka na lewą i Garudasana. Postaraj się zapleść ramiona i ustawić łokcie i nadgarstki w osi kręgosłupa, tak żeby one dzieliły całe Twoje ciało na pół. Wyprostuj nadgarstki, opuść barki, ale unieś delikatnie łokcie i przesuń je w przód. Pamiętamy o tym, że w tej pozycji chodzi o stworzenie przestrzeni na plecach między łopatkami, a nie o to, żeby łączyć dłonie ze sobą. Już sam ruch odkręcania ramion na zewnątrz i ustawienia jednego ramienia na drugie, skrzyżowanie ich, da Ci przestrzeń z tyłu. Nie każdy jest w stanie połączyć dłonie w ten sposób, prawda? Ok, i rozluźniamy. Dobrze, zmieńmy splot nóg na przeciwny. Możesz oczywiście usiąść w półlotosie, jeśli wolisz, ale dobrze byłoby gdyby na obie strony ta sama pozycja była zrobiona. Lewa ręka w górę, możesz chwycić prawą dłonią ramię i fizycznie pomóc mu się odkręcić na zewnątrz. Tak, teraz zwróć uwagę, szyja, głowa zostają, lewa dłoń schodzi między łopatki, prawa ręka skręca się do środka i delikatnie, jak się prawy bark przesunął w przód, cofnij go, tak, żeby wrócił do bocznej osi ciała, tak, żeby był naturalnie, tak jak trzymasz ręce zwieszone luźno wzdłuż boków ciała, tak teraz ten bark też powinien być, ale nie każdy jest to w stanie zrobić. Jeśli to Cię boli, czujesz, że jest duży opór, żeby wrócić do tego punktu, no to szanuj te ograniczenia i rób to delikatnie, niekoniecznie dzisiaj musisz zrobić wszystko. Spokojnie oddychaj. Czasem zamknięcie oczu też bardzo pomaga w praktyce, dlatego że bardziej jesteśmy w stanie się skoncentrować na tym, co czujemy. Poprzez wzrok wpada najwięcej bodźców do naszego umysłu, więc jeżeli odetniesz ten kanał, automatycznie inne zmysły się wyostrzają. Rozluźnij ręce, jeszcze raz poczuj, co jest. Następnie ręce w przód, odkręcamy na zewnątrz, opuszczamy łopatki, barki, teraz lewa ręka na prawą. No i postaraj się to skrzyżowanie ramion zrobić jak najbliżej brody, jak najbliżej mostka i zaplatamy. I teraz jak będziemy łokcie przesuwać w przód, wyobraź sobie, że te łopatki się od siebie odsuwają i ten ruch powoduje, że łokcie idą do przodu. Więc jakby inicjujemy ruch poprzez skierowanie uwagi na tył ciała. I dłonie delikatnie w przód i w górę. Powoli rozluźniamy. Tak jest. Teraz Urdhva Badangulyasana. Możesz poczuć po tej pozycji Garudasany, tej pozycji skrzyżowanymi rękami, że jest tak trochę mniej przestrzeni w klatce piersiowej. To jest normalne, bo ta pozycja robi przestrzeń z tyłu, ale jeżeli z tyłu jest przestrzeń, no to z przodu musi jej ubyć, prawda? Dlatego teraz zrobimy sobie pozycję, która tutaj przywróci nam przestrzeń. Ustaw dłonie na wysokości mostka, łokcie też. I łokcie idą na boki. Nie w tył, ale na boki. Tak, żeby też nie zniwelować tego, co zbudowaliśmy z tyłu. Teraz wyciągnij ręce do przodu, zapleć palce, przekręć nadgarstki i ręce jeszcze raz do góry. Teraz uwaga, teraz będziemy prostować piersiowy kręgosłup, robić delikatnie wygięcie nawet, więc dłonie idą nad czubek głowy. Nie pozwól, aby ta linia dolnych żeber wyszła do przodu. I jeżeli możesz, przenieś ręce nawet do tyłu, poza obszar tyłu głowy, ale nie pochylaj głowy, nie wypychaj jej w przód. Szeroki oddech. I powoli powrót do centrum. Ok, puść ręce. Moi drodzy, przechodzimy sobie do pozycji klęcznej teraz. Kostkę na razie możesz odłożyć. Jeżeli masz miękką matę, możesz, albo inaczej, jeżeli masz twardą matę, możesz ją sobie zawinąć, tak żeby było pod kolanami nieco bardziej miękko. Albo użyć jakiegoś koca. Ja sobie zawinę, bo jednak mam tutaj troszeczkę twardo, a nie chciałbym, żeby moje kolana przez to cierpiały. No, jak raz zrobisz, się nic nie stanie, ale jeżeli praktykujesz codziennie, no to wtedy ma to duże znaczenie, prawda? Przenosimy prawą stopę do przodu i teraz ustaw dłonie na pośladkach i dłońmi rób taki ruch, jakbyśmy chcieli opuścić pośladki, czy podwinąć ogon. Kość łonowa tym samym unosi się, głowa zostaje nad biodrami. Tak jest. I rozciągamy lewe udo, lewą pachwinę, łokcie skierowane do tyłu, znowu przestrzeń w klatce piersiowej. Wyciągnij się teraz od bioder w kierunku czubka głowy, wydłuż i powoli powrót. Druga noga, lewa stopa do przodu. Jak jesteś osobą elastyczną, no to tutaj możesz ten wykrok lewą stopą zrobić nieco większy dystans, znaczy kąt pod kolanem, tak żeby ostatecznie jak zejdziesz już do pozycji, to żeby Twoje kolano znalazło się nad piętą. Unikaj robienia kąta ostrego w każdej praktycznie pozycji. Jeszcze raz. Teraz tu zwróć uwagę, jak się prostuje biodro, to biodro się mocno zgina, to się prostuje. Udo się wydłuża, ale przede wszystkim tutaj pachwina ma się rozszerzyć, czy ma się wydłużyć przede wszystkim. Wyjdź w górę. Nie pozwól, żeby pępek wypadał, brzuchol czy brzusio, co tam masz. Powoli powrót do centrum. Dobrze, moi drodzy, teraz jeszcze raz. Mata wraca tak jak była. Przechodzimy sobie na moment do śpiącego wojownika, Adho Mukha Virasana. Kolana na szerokość klatki piersiowej, duże palce stóp razem. Wyciągnij się do przodu. Odkręć ramiona na zewnątrz. Dociśnij dłonie, spójrz, poczuj, czy dłonie są na szerokość barków. Podwijamy stopy i biodra mocno ciągną Cię do tyłu. Ustaw głowę na wysokości rąk. Odpychaj się i rób dłońmi tak, jakbyś chciała chwycić matę. Jak piłkę. Albo jak grejpfruta. Albo pomarańcze. Wyciągnij się. Stwórz dużo przestrzeni od szczytu ramion, szczytu barków do uszu, bokami szyi. Od nadgarstków do pach, od pach do pachwin. I teraz łączymy stopy, ciężar na ręce, kumbhakasana, pozycja deski. Podciągnij kość umową, napnij pośladki, pośladki idą w kierunku pięt. I teraz wdech Vasishthasana, może być na lekko zgiętym łokciu, jak masz problemy z nadgarstkiem, bądź na przedramieniu. Możesz równie dobrze oprzeć dolne kolano na ziemi, jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie za ciężka. Jeśli jest ok, zostajemy. Teraz górna ręka idzie nad głowę, znowu wyciągnij górną rękę. 3 oddechy, wydłużamy, wdech wyciągamy, dłoń wraca, pies z głową w dół. Jeszcze raz wyciągnij się, poczuć, że to nie jest tylko kształt, do którego wracasz i sobie w nim jesteś i tak on się z czasem rozjeżdża, a Ty dokładnie wiesz, co w pozycji robisz i może tego nie widać jakoś tak bardzo, ale cały czas jest odpowiedni kierunek pracy w tej pozycji. Wydłużanie kręgosłupa, rozszerzanie pleców. Jeszcze raz łączymy stopy, ciężar na ręce, zewnętrzna stopa, wdech, druga ręka w górę. Oddychaj. Ręka na zewnątrz. Wyciągnij. Wdech, wydłuż. Jeszcze chwilka. Miękko oddychaj, poczuj, czy ta pozycja, jak w niej jesteś, nie powoduje, że blokujesz oddech, bo jest ciężko, bo chcesz przetrwać. Dłoń wraca i pies z głową w dół. Dobrze, jeszcze raz stopy razem. Adho Mukha Virasana. Połóż czoło, połóż łokcie. Pozwól skórze mięsiom na plecach spłynąć od kręgosłupa wzdłuż żeber na boki. Pozwól kości krzyżowej spłynąć w kierunku pięt. Oczywiście to jest taka przenośnia. Poczuj kilka miękkich, swobodnych oddechów. Teraz zrobimy sobie pozycję boczną. Przejdź na opuszki palców dłoni. Może być na opuszkach, może być na całych dłoniach. Zwróć uwagę, że teraz tułów jest mniej więcej 45 stopni ustawiony, więc nie jest tak, że jestem bardzo nisko, czy siedzę w pionie, tylko jest tak 45 stopni w stosunku do ziemi. No i teraz prawą dłonią przejdź sobie na prawo, lewą dłoń wyciągnij na lewą stronę i od lewej pachwiny wyciągnij się długim lewym bokiem w kierunku lewej dłoni. Skręć klatkę piersiową mostkiem w kierunku prawego kolana. Poczuj przyjemne rozciągnięcie lewego boku, pleców po lewej stronie, mięśni na plecach. Przyciągnij delikatnie brodę w kierunku mostka. Szeroki wdech. I powrót do centrum. I druga strona. Prawa dłoń przechodzi na lewo, lewa szuka miejsca, żeby móc się docisnąć, odepchnąć i ustabilizować pozycję od bioder, od pasa w dół, Prawa ręka w przód, miękki skręt w lewo. I broda do mostka. Zwróć uwagę, to jest podobny trochę układ jak w pozycji kota, tego kociego grzbietu, prawda? Właśnie podobną akcję chcemy odnaleźć, podobny efekt. Bardziej rozciąga się bok niż góra. Powrót do centrum i jeszcze raz pies z głową w dół. I teraz zrobimy sobie psa z głową do góry, takiego umiarkowanego, z kolanami na podłodze. Połóż kolana, robimy takiego jakby nura do wody, wdech. Ściągamy łopatki do siebie, ręce są w pionie, łokcie lekko zgięte, doły łokci patrzą do przodu. Rozszerzamy klatkę piersiową, wychodzimy w górę, posiadki napięte, żeby zwolnić pachwinę, pachwiny w dół, kośmionowa w górę, wdech, wydłuż się. Jeśli wszystko jest ok, wygięcie w części piersiowej, jak możesz. Pełna pozycja, dociśnij stopy, pchnij niżej kośmionową, wyciągnij się, wygięcie i kładziemy kolana. Śpiący wojownik. Dobrze, moi drodzy, na koniec pozycja leżąca. Połóż się wygodnie. Możesz dać sobie coś pod, głowę, jeśli chcesz, tak żeby, no na pewno daj coś pod głowę, jeżeli głowa leci ci do tyłu, prawda? Jeżeli broda jest wyżej niż czoło. Połóż się wygodnie. Ustaw ręce, stopy trochę szerzej. Jeszcze raz, zamykając oczy, poczuj to, co jest w ciele. Wyciągnij ręce na zewnątrz, mogą być proste w łokciach. Zginamy nogi w kolanach. Jatara Parivartanasana, też umiarkowany wariant. Opuszczamy kolana na prawą stronę. Zadbaj o to, żeby kolana były jedno na drugim. Żeby to górne kolano było w linii z dolnym kolanem. Żeby wewnętrzne krawędzie stóp były razem. No i oczywiście, żeby obie łopatki były na podłodze. Więc jak opuszczasz kolana w prawo, to lewa łopatka zostaje na macie. Powrót do centrum i opuszczamy kolana na lewo. Jak coś tam ci pyknie w kręgosłupie, się nie przejmuj, to jest bezbolesne, po prostu te wszystkie struktury tam się układają do tego, żebyś mogła zrobić swobodny skręt. I powoli powrót do centrum. Kochani, ostatnia pozycja, Pavanamuktasana. Zwróćcie uwagę, to jest taki śpiący wojownik trochę, tylko że na plecach. Chwyć za kolana i powoli zacznij przyciągać kolana do klatki piersiowej. Poczuj, że w pewnym momencie uda robił taką dźwignię na biodra i powodują, że biodra się odchylają i kość krzyżowa się unosi, a lądujesz na dolnych plecach. I to też naciąga delikatnie kręgosłup. Kręgosłup jest wypukły. Jak możesz, to chwyć się za łokcie i delikatnie kołyszemy się na boki. Odnajdź to kołysanie jako coś takiego bardzo swojskiego. Poczuj, że to jest przyjemne. To cię tak kołysze już do relaksu, który jest za rogiem. Także poczuj, że masujesz kręgosłup, masujesz mięśnie po bokach, całe plecy. Wyprostuj nogi. Pozostań w relaksie teraz kilka minut, może to być 5-10 minut, tak długo jak czujesz. Kiedy poczujesz, że już chcesz zakończyć ten relaks, to zegnij nogi, połóż się, przenieś prawą rękę za głowę, bądź lewą, przetocz się na bok, podeprzyj i usiądź. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do wspólnej praktyki. Jeżeli podoba Ci się ta praktyka, to zapraszam Cię do wspólnej praktyki takiej regularnej w grupie VIP, gdzie teraz do końca czerwca mamy jeszcze super promocję na wakacyjny karnet. Można go kupić w świetnej cenie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Takie 20-minutowe sesje pojawiają się praktycznie co tydzień. Mamy w grupie już prawie 70, także można dużo praktykować, kiedy mamy czas. Są dłuższe sesje, kiedy mamy tego czasu trochę mniej, a jednak chcemy popraktykować, można właśnie wybrać taką 20. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Życzę pięknego dnia i do zobaczenia.